6 do 6, jak mówi Dawid, i teraz już trzeci wyścig przed nami. To są te drugie linie, jak często nazywamy. No, trzeba przyznać, że jest wyścigi zawodników, którzy jadą z numerem 3, 4 oraz 11, 12. Janusz Kołodziej, jego średnia biegowa z tego sezonu na wyjeździe niewiele mniejsza. Ale mamy tutaj taką ciekawostkę, że 12 ostatnich startów Janusza Kołodzieja w tym sezonie PGE Ekstraligi zakończył bez zwycięstwa. No widać, że Janusz jeszcze, że tak powiem, jest cały czas w trybie poznawania tego wszystkiego sprzętu w tym sezonie. Nie jest jeszcze to jego prędkość taka doskonała, do jakiej nas przyzwyczaił. Nie jest w stanie też tym samym walczyć, co zawsze pokazywał i z czego najbardziej słynie. I jeszcze dane statystyczne Dawida Lamparta, zwłaszcza ciekawa ta średnia domowa. 2,40 to jest bardzo, bardzo dobry rezultat wyśrubowany w tym pierwszym spotkaniu na własnych śmieciach, kiedy wykręcił płatnego maksa. Zgadza się. No jest to na pewno na tą chwilę najsilniejsza para rzeszowian. Bardzo dobrze jeżdżący w tym roku, zwłaszcza w meczach domowych, Dawid Lampart z naszym starym wyjadaczem Greenem, który jest w dalszym ciągu nieuchwytny i niestety mało kto może się do niego podpiąć. No niesamowicie ucieka ze startu, co pokazuje praktycznie w każdym meczu. I tutaj jest bardzo fajne posunięcie taktyczne trenera Ślączki, który od początku postawił na układ pary w stosunku takim, że Dawid Lampart zaczyna teoretycznie z tych korzystniejszych pól z początku zawodów, wprowadząc parę, a Greg Hancock ma troszkę trudniej, zaczynając zewnętrznych. Jednak wiadomo, klasa zawodnika jest na tyle duża, że popularnemu Herbiemu to w zasadzie żadnej różnicy nie robi. Ale pomysł z tym przesunięciem Grega Hancocka kiedyś na pozycję doparowego, to pamiętasz, to jeszcze z czasów Marka Cieślaka, zresztą skopiowany ten pomysł teraz poprzez przesunięcie Janusza Kołodzieja pod czwórkę. W trzecim wyścigu Dawid Lampart w czerwonym, Leon Madsen w żółtym, Greg Hancock w niebieskim i Kołodziej z podpłotu startuje nie najlepiej, ale teraz spróbuje wyprostować motocykl, bardzo szybko mu to poszło, ale jednak Hancock szybszy, jadąc po krawężniku, po wygraniu pierwszego wirażu. Hancock ucieka, ale Kołodziej wyścigu rozpędzony. Zastanawiał się Jasiek przed zawodami, co założyć, czy 47 z tyłu. On lubi jeździć na tych małych przełożeniach. Czy może tak jak rzeszowianie, jednak 48. Nie wiemy ostatecznie, na którą opcję się zdecydował, ale wiemy, że jest szybki, nie traci dystansu tutaj do Grega Hancocka. Trzeci wyścig zawodów w Rzeszowie układa się na razie na 4-2 dla miejscowych, bo prowadzi Hancock, a Dawid Lampart wiezie jedno oczko, rozdziela ich w tej chwili. Wspominany przez mnie Janusz Kołodziej zamyka stawkę jak na razie Leon Madsen. Leon Madsen, ten Duńczyk, który zmaga się z tyloma problemami, pisały portale internetowe o tym. 7 silników już wybuchło. Walczą z Finem Rune Jensenem, żeby zapobiec tym defektom. To jest wadliwa seria łożysk na wale, które notorycznie puszczają, krzywią się korbowody, krzywią się różne części głowic i inne rzeczy. No i na razie z tych problemów nie może się otrząsnąć Leon Madsen, mimo że akurat on tydzień temu we Wrocławiu nie przytrafił mu się w zawodach żaden defekt, no ale te silniki ciągle się psują. Wyniki wyścigu numer 3, proszę Państwa, zwycięstwo Grega Hancocka, drugi przyjechał do mety Janusz Kołodziej, trzeci Dawid Lampart i bez punktów Leon Madsen, 4-2 dla miejscowych i w spotkaniu mamy stan 10-8 dla PGE Stali. Cóż można powiedzieć, piorunujący start Grega Hancocka, który już przyzwyczaił nas do takich atomowych startów. Tutaj też dobre słowa uznania dla Janusza Kołodzieja, który mimo tego, że miał Grega z swojej lewej strony, czyli praktycznie ciężki temat, żeby wygrać z nim start, bardzo dobrze zabrał się ze startu i troszkę wydawało się, że może ta jazda po szerokiej nie przyniesie mu tutaj jakiegoś upragnionego skutku i rezultatu, ale uzdorał się uporać i przeszedł pozycję Dawida Lamparta. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tutaj mniej więcej w połowie prostej startowej Janusz Kołodziej, żeby dać sobie ułamek sekundy lub sekundę na zastanowienie, przymknął gaz na chwilę, żeby się zastanowić, czy próbować ewentualnie, czy dokręcić ten gaz i jechać z Hancockiem naokoło, czy też miał pomysł, żeby może próbować wejść mu tutaj pod łokieć i zmniejszenie minimalne tej prędkości mogłoby mu ten manewr ułatwić. No zgadza się, ale wydaje mi się, że Janusz już szybko się zorientował, że Greg bardzo szybko też odjechał mu do przodu i tak naprawdę ściganie go w tym jego było niemożliwe.
bieg ułożył się tak naprawdę bez historii. Zawodnicy w takich równych odległościach to, co wszystko potracili w stosunku do siebie po starcie i w zasadzie po pierwszym łuku, utrzymali przez okres całego biegu.